Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony mi serce, a to jest właśnie mały przegląd naszego serwera, Creature Server. Kilka ważnych informacji mam dzisiaj do ogłoszenia, a mianowicie to, że w ciągu najbliższych dni prawdopodobnie zmieni się nasz adres, o czym będziemy informować oczywiście na forum, a związane jest to z tym, że będziemy po prostu zwiększać liczbę slotów. Serwer oczywiście hostowany jest na craftserver.pl. Oczywiście polecam jak najbardziej hosting, jeżeli ktoś ma zamiar założyć jakiś prywatny serwer bądź bardziej publiczny. No jest to chyba jedyna strona w Polsce, która oferuje tak duże możliwości dla tworzenia serwerów Minecraft. Małe wiadomości na temat logowania oraz rejestrowania się. Dużo osób nowych, które wchodzi na serwer, ma problemy z tym, że nie mogą właśnie się poruszać, nie mogą nic zrobić. A jest to związane z tym dlatego, iż ponieważ że posiadamy serwer no premium i wymagana jest rejestracja do swojego niku, która jest zabezpieczona hasłem. Pierwsze co musicie zrobić, to wpisać register hasło. Hasło sami sobie wymyślacie, jakie ma być. No, zobaczcie, register hasło. I sami wybieracie, jakie hasło ma być podane właśnie dla zabezpieczenia. I później przy kolejnej logowaniu się na serwer login i hasło podane podczas rejestracji. Wtedy macie gwarantowaną pewność, że nikt już nie wejdzie na wasz nick i tak dalej. Oczywiście obowiązuje to wszystkie konta, premium czy nie premium. No i w zasadzie to jest chyba taka największa katorga właśnie nowych graczy. Drugą rzeczą, nie pytajcie się jak doładować serwer, ani jak zdobyć kolejną rangę, bo rang nie rozdajemy za darmo. Wszystkie rangi są praktycznie płatne, oprócz rangi znajomego, którą możecie zdobyć sobie za pomocą tego, iż napiszecie 5 postów na forum w dowolnym miejscu, byleby tylko nie spamować, nie pisać jakiegoś dziadostwa. Znaczy napiszecie 5 postów, później odezwiecie się do nas na serwerze, że napisaliście, my to sprawdzimy i nadamy automatycznie rangę dla takiej osoby, która będzie już wtedy mogła budować. To właśnie nam pomaga w zabezpieczeniu, o jak widzimy. Już mamy jednego osobnika, który szykuje się do bana i to nam pomaga w zabezpieczeniu tego, iż nie ma po prostu grifu, czyli nikt nie niszczy po prostu budowli. I to jest, jak myślę, najlepszym rozwiązaniem chyba w obecnej chwili, bo nie warto po prostu wpuszczać wszystkich, żeby każdy mógł sobie wejść i od razu praktycznie niszczyć. Tak to mam przynajmniej sprawdzone. Osoby, którym zależy, żeby znaleźć się na serwerze i budować z nami i grać, po prostu napiszą te 5 postów. Drugą opcją jest na przykład wpłacenie darowizny. No darowizny, powiedzmy to, że wykupujecie sobie rangę przyjaciel, która kosztuje symboliczną złotówkę. Dzięki niej zyskujecie zabezpieczenie na dom. I każda kolejna wpłacona złotówka na wasz serwer to będzie kolejne zabezpieczenie. Jak działki mają być duże, wszystko macie rozpisane na spawnie. Tam są wszystkie ważne informacje, adresy, kanały nasze. Co do budowy samych działek i domów, możecie się budować w dowolnym miejscu, jeżeli jest tylko miejsce na to. I ograniczenia też są podane na spawnie, także musicie się z tym zapoznać. Także nie pytajcie, gdzie możecie się budować, co możecie zdobywać. Jeżeli widzicie jakieś drzewo, możecie je oczywiście ściąć bez problemu, o to się nikt nie będzie rzucał. Tylko najlepiej posadź się później z powrotem jakąś sadzonkę, niech sobie tam wyrośnie za jakiś czas. Ranga VIP Max, Creative i tak dalej, wszystkie rangi wyższe. Pomagają nam oczywiście w budowie, jeżeli mamy jakieś większe projekty, ale też niekoniecznie, jeżeli po prostu nikt nie chce z nami budować jako z administracją, no to my się o to rzucać nie będziemy. Rangi te mają zezwolenie na dowolne latanie. Ranga przyjaciel, która jest właśnie po wpłacie jednej złotówki, też ma latanie, ale jest to latanie nie tak swobodne jak na przykład Creative, gdzie ja teraz tego używam. Znaczy wpiszecie zwykłą komendę MC i pod waszymi nogami pojawia się właśnie dywan ze szkła. I dzięki temu możecie się przemieszczać. Shiftem w dół, spacją do góry. Bardzo fajna sprawa, myślę, że dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają żadnych modów zainstalowanych na latanie, a nie stać ich na przykład na kupienie droższego konta. Z takich ważnych informacji to chyba na tyle. Jak widzicie, serwer się dosyć fajnie rozbudował. I może teraz ludzi poinformuję, że właśnie kręcę filmik. Także zobaczymy, jaki będzie odzew. No, jest 13 osób. Także o, jest, trochę się tu rozpiszę. No, Mister Cesiemka oczywiście do mnie pozdrawiają. Fajnie, fajnie.
Kusiek chyba też wypuścił dzisiaj filmik, także zapraszam do oglądnięcia jego. Wypocin, co on tam się nagadał. Myślę, że warto. Ja wam tylko pokażę to, co znajduje się blisko spawnu, dlatego nie chcę pokazać wszystkiego. A miasto dosyć ciekawie się rozbudowuje. Są praktycznie różne style budowy, ale ludzie też starają się dopasować też do innych budynków. Tutaj mamy aleję pixel artów oraz skinów. Skinami zarządza nasz administrator Ziomuś. I on zezwala, on tak, to jest mój skin w przygotowaniu, nikt się za niego nie chce zabrać. On zarządza, jakie skiny tu powstaną, kto tu może wybudować. Oczywiście jest to wszystko zabezpieczone, także nikt tego nie zniszczy. Na serwerze są też zabezpieczenia przed creeperami, endermanami. Także creeper może co najwyżej zabić gracza, ale na przykład nie zniszczy wam budynku, bo ten teren się po prostu odnowi. Mamy też mini funkcjonującą kolejkę dzięki budowie Asioliny. Także dziękujemy jej za to wszyscy. Możecie to napisać w komentarzu. Asiolina się na pewno ucieszy. Też jeden z naszych administratorów, bardzo fajna dziewczyna. No, jak widać, tutaj mamy gracza MC Blasz, ale widzę, że znowu zniszczył swój napis. Nie wiem dlaczego, ale niech sobie będzie. Serio, jestem na filmie. Tak, jesteś na filmie. Może mały bonusik. Jeżeli ktoś chcę być na filmie, zapraszam na spawn. Także może polecę na spawn. Niech każdy się ucieszy, że będzie na filmie. Także zaraz tu będzie całe multum ludzi pewnie. Haha, jak widzę, wszyscy po prostu czekają. Ale widzę, że też nie. O, jest, przybywa kolejna osoba. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Może przejdę się troszkę wyżej. O, i wszyscy są. Jest nasza truskaweczka, która dzisiaj zyskała konta administratora. Dlatego już była bardzo pomocną osobą i bardzo fajnie się z nią gada. Aha, i właśnie jeszcze mamy dwa komunikatory głosowe. Jeden standardowy Mumble, który dostaliśmy od CSRV, jest prawdopodobnie na 500 osób. Jeżeli chcecie, jest taka możliwość, abyśmy go włączyli. Ale to zależy od was, bo posiadamy też dzięki współpracy z pewnymi osobami prywatny TeamSpeak, gdzie oczywiście mamy tam niby ograniczenie, ale myślę, że spokojnie osoby, które wejdą na serwer, będą mogły bez problemu tam wejść, pogadać z nami. Ja jestem tam dość często, dlatego już używam tego komunikatora też, gdy gram na innych grach. I myślę, że można was tam będzie spotkać, pogadać też również z nami, jeżeli macie jakieś pytania. Odnośnie banów i tak dalej, proszę was, nie piszcie do mnie na Steamie, nie piszcie do mnie na Facebooku, nie piszcie do mnie w grze, jeżeli będziecie chcieli się logować z kilku kont, bo to będzie bezsensowne. Bo jeżeli zobaczę, że ktoś ma po prostu kilka kont od razu, automatycznie leci też ban, czyli zakaz wstępu na serwer. Piszcie po prostu na forum, bo mogły być jakieś nieścisłości, że coś tam zniszczyliście i jakiś administrator o tym nie wiedział. Także piszcie tam wszystko. I tam na pewno będzie to rozwiązane. Także zapraszam wszystkich na forum. Oczywiście creatureserver.cba.pl. Nie wchodźcie na żaden inny adres, dlatego cba.pl jest naszym adresem, a creatureserver.pl no, jest jakąś konkurencją i robi nie wiadomo co, jakieś problemy nam. Ale mniejsza z tym. Także jeżeli zobaczycie jakiś inny adres, to nie wchodźcie na niego. Po prostu nasz serwer korzysta tylko z creatureserver.cba.pl. Także to jest nasz oficjalny adres. Jeżeli będzie jakaś zmiana, będziemy o tym informować na serwerze. Na spawnie pojawi się informacja, czy też na forum. No i myślę, że chyba to by było tyle z głównych ważnych rzeczy. Także zapraszam wszystkich na serwer do grania z nami, do komunikowania się i życzę wszystkim miłej zabawy. Wszystkie dane kontaktowe będą podane w opisie tego filmu, także zapraszam jeszcze raz serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Cześć!